Redaktor Lis mówi, że Duda i Szydło to tylko marionetki, że ich panem i władcą jest Kaczyński. Ja ze swojej strony powiem, że to w 100% prawda. Kaczyński chce przejąć władzę nad światem. To jest pewne. I w dążeniu do tego celu nie cofnie się przed niczym. On zaprogramował Dudę i Szydło, żeby wykonywali jego rozkazy. Są takie metody. Ja o tym czytałem. No, Wiedźmini na przykład mają takie moce. Ja nie wierzę w żadne teorie spiskowe, w żadne zamachy, służby, WSI i tym podobne. To tylko na filmach jest. Ale to, że Kaczyński pociąga w tym wszystkim za sznurki, to jest oczywiste. To nie jest przypadek, że nie minął miesiąc od wygranej Dudy i zatrzymano pijanego Olbrychskiego. Przez tyle lat nikt się go nie czepiał, a tu proszę. Policja zatrzymała, akurat jego. No i ja mam swoje źródła i to dobrze wiem, że za tym wszystkim stoi Kaczyński. To on tym policjantom kazał. Nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą opowiadał mi szwagier, że jego kolega pracuje z taką dziewczyną, której matka pracuje w sklepie prowadzonym przez takich pisowców. I tam zaraz po wygranej Dudy przyszedł rozkaz, żeby zaklejać ten napis na butelkach. No, pijesz, nie jedź. To wszystko była zorganizowana operacja, za którą oczywiście stoi Kaczyński.